Pani Magda i pan Sebastian Barankiewiczowie od lat gospodarzą na 250 hektarach ziemi w okolicach Braniewa. To ich podstawowy rodzaj działalności rolniczej. Uprawa zbóż i do tego mamy jeszcze kury z wolnego wybiegu na jajka. Gospodarze wpadli na pomysł rozszerzenia swojej działalności. Tu przy ulicy Królewieckiej w Braniewie otworzyli mobilny bar z popularnymi potrawami. Jestem po szkole gastronomicznej, więc stwierdziliśmy, że coś rozbudujemy, tak, w moim kierunku, czyli pójdziemy w gastronomię. Zrealizować pomysł pomogła dotacja. Państwo Barankiewiczowie złożyli wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Za przyznane środki udało się kupić kontenery gastronomiczne oraz wyposażenie. Jesteśmy bardzo ogromnie zadowoleni i zachęcamy wszystkich do korzystania z tych wszystkich pomocy, bo jest to jednak duża pomoc dla rolnika, że może oprócz gospodarstwa robić jeszcze coś innego. Nie było żadnych przeszkód, zawsze jest miła rozmowa, jakieś pytania, podpowiedź, nie ma problemu, więc zachęcam wszystkich do współpracy. Jest to bardzo prosta sprawa. Taka działalność to dla rolnika szansa na dodatkowy dochód. Państwo Barankiewiczowie na brak klientów nie mogą narzekać. Jest strzał w dziesiątkę, jesteśmy przy głównej trasie tak naprawdę, mamy dużo sklepów koło siebie, tym samym dużo ludzi. Jest naprawdę zapotrzebowanie, zapiekanki mamy, uwielbiamy, mamy swoje, wszystko mamy swoje, robimy na świeżych produktach, więc nie narzekają. Mini restauracja została doceniona przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Dobre praktyki prowadzenia działalności rolniczej na obszarach wiejskich z wykorzystaniem środków z PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020. Rolnicy z Gronówka mają już nowe pomysły, a mogą je realizować dzięki kolejnym środkom przyznanym z działania pod nazwą Przetwórstwo Rolniczy Handel Detaliczny. Te dofinansowanie pozyskaliśmy na chłodnie do przetrzymywania jajek, do tego panele fotowoltaiczne, do produkcji prądu, z którego będą chodziły te chłodnie. Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARIMR przyznał już 72 miliony złotych w ramach premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na przetwórstwo i marketing produktów rolnych wypłacono rolnikom ponad 87 milionów złotych. Thank you.